Witam, tutaj Tomasz Migdałek, blog Birofile, blogspot.com. Dziś kolejna recenzja. Ostatnio mówiłem, że będzie Argus koźla grubinowy, ale tak sobie pomyślałem, że dwa Argusy z rzędu, ostatnio był Porter, dwa Argusy z rzędu to troszkę nużące, więc postanowiłem, że jednak zrobię pomiędzy nimi przerywnik. I tak się składa, że tym przerywnikiem będzie bardzo letnie piwo, czyli całkiem a propos tej aury, którą mamy w tej chwili również za oknami. Nowa propozycja browaru Birband, piwo w stylu American Wheat. Mamy sezon na amerykańskie pszenice. Pojawia się tego sporo, bo swoją pszenicę amerykańską zaproponowała Ursa. Były też różne wariacje na temat piwa pszenicznego i amerykańskich chmieli od doktora Brew. Będzie za moment American Wheat z browaru kontraktowego Spirifer. Także no, dzieje się dosyć dużo, jeśli chodzi o ten styl. I teraz browar Birband swoje 3 grosze również dołożył. Piwo niefiltrowane, pasteryzowane. Ekstrakt 11 stopni BLG. Alkohol 4,5%. IBU, goryczka IBU 30. Składniki: woda, słody pilzneński, pszeniczny, chmiele Centennial, Tomahawk i Cascade, drożdże US 05. Termin przydatności do spożycia 6 października 2014, bo piwo pasteryzowane. Tak wygląda etykieta. Nazwiska. O, tak wygląda etykieta. Utrzymana jakby w tej stylistyce typowej dla Birbantu. Kapsel czarny goły, więc bliska go nie będę pokazywał. Na kontretykiecie też ten charakterystyczny, to charakterystyczne logo i informacje o składzie. OK. Może troszkę tak. OK. Teraz przejdziemy do tego, co najważniejsze, czyli do degustacji. Otwieramy piwo i zobaczymy, cóż tam w środku dla nas browar Birband naszykował. Chmiel amerykański oczywiście na pierwszym planie, tak jak można było się spodziewać. Taka rześka nuta cytrusowa, troszeczkę podbita ziołami. Aromat drożdżowy też się tutaj troszkę uwalnia. Jest wyczuwalny. Troszkę takich jakby kwiatowych nut. Słód pszeniczny też obecny. OK. Przelejemy. Zobaczymy, jak się piwo będzie prezentować w szkle. Tworzy nam się całkiem ładna piana, może nie jakaś specjalnie obfita, ale ładna. Jeśli chodzi o barwę, jasno pomarańczowa, mętna. Piwo mocno zmętnione, jak to w piwie pszenicznym. No, poświecę może trochę tutaj, żeby ten kolor uwydatnić. Jasna, mętna pomarańcz. Bardzo ładna barwa. Jak na piwo w tym stylu, jak najbardziej odpowiednia. Piana taka sobie. Na dole więcej drobnych pęcherzy, im wyżej, tym więcej większych. Tafla trochę poszarpana, też ta piana nie jest jakaś specjalnie obfita. Pokażę może z bliska, jak to wygląda. O. Tak się piwo prezentuje z bliska w szkle. Aromat ze szkła cytrusowy, troszkę ziołowy, grejpfrut, cytryna gdzieś tutaj się przebijają. Delikatna nuta kwiatowa, też cały czas obecna. OK, próbujemy. Wasze zdrowie, American Wheat, browar Birband.
dość wyraziście nagazowany, niezbyt wytrawny, niska goryczka. Bardzo przyjemne akcenty słodowe, chlebowe, pszeniczne. Jeśli chodzi o aromat chmielowy, to aromat chmielowy bardziej, kiedy pijemy, bardziej ziołowy, aniżeli cytrusowy, aniżeli owocowy, ale nie jest to absolutnie problem, ponieważ piwo jest dość solidnie nagazowane, jest bardzo pijalne, ma niską goryczkę, co dla niektórych osób może być dobrą informacją. Bardzo orzeźwiające. Bardzo orzeźwiające. To jest świetne piwo na lato. Jestem miłośnikiem piw pszenicznych wszystkich, i Weizenów, i Witbierów, i właśnie American Wheat. I muszę powiedzieć, że to, co Birban zaproponował, smakuje mi bardziej niż Rosa z Ursy. Zobaczymy, jak się Spirifer spisze. Z Saratogą bodajże, tak się ma to piwo nazywać. A jeżeli chodzi o Birban, no to naprawdę pszenica bardzo fajna. Jest wyraziście nagazowana, ale przy tym stylu jest to jak najbardziej akceptowalne. Myślę, że optymalne wysycenie. Jest taka fajna nuta słodyczy. Fajna nuta słodyczy w tym piwie. Takiej słodowej słodyczy. Też delikatnie jakby powiązanej z akcentami chlebowymi, świeżego pieczywa. Bardzo fajna ziołowość w aromacie. Trochę mniej cytrusów. One są bardziej w zapachu wyczuwalne. Ale nie jest to problem. Naprawdę piwo bardzo udane. Piwo bardzo udane i lekkie, co jest latem bardzo ważne. Niski ekstrakt, niski alkohol. Fajne, rześkie akcenty. Lekka pszeniczna kwaskowość, ale nie ma jej zbyt wiele. Generalnie profil jest dość słodowy tego piwa. Lekki, ale dość słodowy. I chmiel tutaj jest bardzo dobrym dopełnieniem. Całość jest bardzo orzeźwiająca, taka bardzo gładka, bardzo pijalna. Jest to brzydkie określenie, brzydkie, niebrzydkie, że piwo dobrze wchodzi. I to jest właśnie takie piwo, które dobrze wchodzi. Jest też bardzo sesyjne, myślę, pomimo tego dość wysokiego nagazowania. Więc no, na ciepłe dni, na ciepłe wieczory bardzo fajna propozycja. No, bardzo smakowita, orzeźwiająca pszenica. Polecam serdecznie. Dzięki wielkie za te recenzje. Zachęcam do subskrybowania, komentowania i lajkowania. I najważniejsze, pijcie dużo dobrego piwa. American Wheat z browaru Birband ma moją rekomendację. Polecam to piwo. Jest to bardzo udana pszenica w amerykańskim stylu. No i czekamy na więcej, nie tylko od browaru Birband, ale w ogóle od wszystkich browarów rzemieślniczych. Może jeszcze w tym letnim sezonie nas czymś fajnym i orzeźwiającym zaskoczą. Dzięki wielkie za uwagę. Tomasz Migdałek, blog Birofile, blog.com. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!